Cześć, tutaj Brzezik, to jest kanał Just Freestyle i dzisiaj kolejny odcinek 6 trików dla początkujących graczy. I znowu nie zrobię ich dzisiaj sam, bo ze mną jest... Trochę się zmęczył od tego skakania. Asia Trybus, przyjechała prosto z Konina, kolejna freestylerka na naszym kanale. Witam. Powiedz Asiu, czy dziewczyny też mogą grać freestyle? Trudne pytanie. Trudne pytanie? Tak. Wiesz co? Myślę, że tak. Mogą. Oczywiście, że mogą. Więc jeśli mamy tu jakieś freestylerki, to co mają zrobić? Wziąć piłkę, wyjść z domu i iść na trening. A, już wyszliśmy. Już jesteśmy na treningu. Dobra, skoro jesteśmy na treningu, to może pokażemy im, jak zrobić te parę trików, żeby się nieco poduczyli, co? Dobry pomysł. Od chłopaka, od dziewczyny. Ale zanim zaczniemy, tutaj się pojawił taki ładny przycisk. Wiecie, co z nim zrobić? Przejdźmy do trików. Dobra, na pierwszy ogień pójdzie wyrzut i chwyt pod nogą. Przede wszystkim musicie umieć wykonywać bardzo dobrze slapa. Jeśli chcecie poradnik do slapa, napiszcie w komentarzu. Po wyrzucie slapa wsuńcie momentalnie nogę pod piłkę i chwyćcie ją trzymając między pośladkiem a piętą. Z takiej pozycji możecie zrobić naprawdę wiele innych ewolucji, my zaś proponujemy, by upuścić futbolówkę między kostki. By to zrobić, podnieście nogę przed siebie i upuśćcie piłkę. Nie jest to trudne, jeśli macie dobrze opanowanego slapa. Zagranie numer 2 to połączenie dwóch trików. Zaczynamy od Nistola, a z niego przechodzimy do naszej chwytajki nauczonej już w zagraniu z pierwszej pozycji z tego odcinka. Przede wszystkim musicie opanować Nistola, czyli trzymanie piłki na kolanie. Choróbsko. Chora na freestyle. To koniec odcinka. Dziękujemy za uwagę. Dobra, wracaj! Jezusie, aż tak? Astma? Dobra, teraz czas na point of view. Co zrobić? Trafię w poprzeczkę? Uwaga, patrzcie, teraz poprzeczka za 3, 2, 1. Ha? Ja kurde, to ja powinienem w reprezentacji grać. Jednak zostanę freestylerem. Patrzcie, gramy dalej. Kiedy poczujecie się stabilnie, to po prostu przełóżcie piłkę na zewnątrz nogi i złapcie ją. Do utrzymania równowagi możecie robić drobne podskoki nogą podporową. Proste? Proste. Można? Można. Next. Trójeczka. Jest to zagranie, które ponownie opiera się na trzymaniu piłki między pośladkiem a piętą. Kiedy już łapiecie piłkę w takiej pozycji, wypuśćcie piłkę i przepuśćcie ją na waszą piętę, która niczym jak katapulta wyrzuci ją do góry. Musicie zrobić to z wyczuciem, tak by piłka nie odbiła się od waszego ciała. No dobrze, czas na czwóreczkę. Jest to uproszczona wersja dookoła świata. W tym zagraniu chwyćcie piłkę między kolanami, a potem zróbcie dookoła świata, wyrzucając piłkę. By zrobić ten wyrzut, rozkręć piłkę z ucisku między nogami. Jedna noga stoi na ziemi, druga zaś wykonuje wyrzut i kółko wokół piłki. So creative! Dalej. Trik numer 5 to taki niekonwencjonalny atw. Trzymając piłkę na footstalu, czyli na stopie, zróbcie dookoła świata i po wykonaniu kółka, zamiast wbijać piłkę do góry, złap ją ponownie na footstala. Nie muszę chyba podkreślać, że do tego triku wymagana jest umiejętność wykonywania dookoła świata. Zapraszam więc do naszego poradnika, link macie w anotacji na prawym górnym rogu ekranu. Kiedy opanujesz już jedno kółko, zrób je na ilość. Ostatnim trikiem z tego odcinka jest zagranie, które wykonywałem, kiedy zaczynałem z freestyle futbolem. Trzymając piłkę na footstalu, odbijcie piłkę od piszczela w stronę ziemi. Kiedy ona się odbije, zrób takiego abbasa. Efektowne i proste. Dasz radę to zrobić? A
A na koniec zobaczcie, jak wykonać kombinację tych trików, które pokazałem wam w tym odcinku. Jak widzicie, freestyle to jest tworzenie i łączenie wielu różnych trików. Więc i wy zróbcie jakieś swoje połączenia do trików, które pokazujemy nie tylko w tym odcinku, ale również w innych poradnikach na naszym kanale. No i tak jak widzieliście, dzięki tym trikom będziecie strzelać takie piękne bramki. Tak, przyda wam się to na boisku. No, nie, ale tak naprawdę to żartujemy. Piłka nożna nijak się ma z freestylem, zapamiętajcie to sobie. To było... Samochód i nie? To było 6 trików dla początkujących graczy. No czy to było takie 6 podstawowych trików, jak myślisz? Myślę, że to były bardziej kreatywne rzeczy. Tak. Na co dzień się tego nie gra. No to tak patrząc na każdy trik po kolei, no to każdy z nich, taki z osobna, to wydaje się być taki podstawowy, co nie? Tak, no niby to są proste rzeczy, takie troszeczkę inne, no ale w miarę podstawowe. No ale jeśli się połączy te wszystkie triki, no to już nie jest takie proste. No trzeba właśnie się trochę bardziej postarać, żeby to wykonać. Zatem trzeba każdy trik z osobna wytrenować, by była dobra powtarzalność. No i dzięki tej powtarzalności zrobicie takie combo, jakie widzieliście na końcu. No i o wiele więcej innych akcji. No i mam nadzieję, że te triki wam pomogą. Będzie ten poradnik dla was pomocny. Jeśli chcecie odwiedzić fanpage'a Instagrama Asi, to link macie w opisie filmu, bądź chyba tu się pojawi, nie? Chyba chcesz tam jakiś widz z Just Freestyle, nie? Chyba tak. Przydałoby się trochę. Dobra, to zatem wpadajcie, naprawdę zobaczcie, co ta kobieta potrafi wyczyniać z piłką. To, co dzisiaj widzieliście, to jeszcze nic. Ale słuchajcie, żeby potrafić robić jakiekolwiek triki i grać jak Asia, to musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Po prostu trenujcie. Dzięki, trzymajcie się, hej. Cześć, 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 cześć,